Zakończyła się budowa boiska do siatkówki plażowej, które zlokalizowano przy Zespole Szkół Ekonomicznych z ulicy Langiewicza. Obiekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego w grupie 13 zadań małych. Wszystkie inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego są zadaniem własnym gminy. A to, że budżet obywatelski decyduje o realizacji jednej czy drugiej inwestycji, no jakby zmienia kolejność tej realizacji. I na coś, co by trzeba było czekać 10 lat, realizujemy od razu. Więc jak najwięcej budujemy rzeczywiście boisk i obiektów sportowych, bo takie jest oczekiwanie społeczne. Obok samego boiska wypełnionego piaskiem, wyposażonego w słupki, plandekę do przykrycia na czas zimowy, zamontowano też piłkochwyty, a także rozbudowano system monitoringu w szkole i zamontowano ławki. To kolejne po siłowni wewnętrznej przedsięwzięcie zrealizowane dzięki budżetowi obywatelskiemu. I mimo iż systematycznie baza sportowa szkoły się powiększa, to zdaniem dyrekcji wciąż za mało. Wszystkim marzy się realizacja dużego przedsięwzięcia. Byłabym w pełni szczęśliwa, gdyby się udało za rok stworzyć w tym miejscu, w którym stoimy, a zapraszam Was być może, że się uda, jeżeli wspólnie będziemy trzymać kciuki, na otwarcie boiska lekkoatletycznego w Kielcach, tu przy Langiewiczu. Z boiska oczywiście najbardziej cieszą się uczniowie. Ta inwestycja pozwoli im rozszerzyć katalog zajęć z wychowania fizycznego i być może w przyszłości zachęci do uprawiania tej ciekawej dyscypliny sportu. Myślę, że tak, bo tutaj na pewno jest więcej wymagane od nas, bo trzeba się bardziej naskakać. Jest ciężko niż na boisku i myślę, że no, to raczej dużo nam daje do ćwiczenia. Ja uważam, że granie na sali gimnastycznej jest dobre, ale na plaży jest powietrze, można się poruszać, pograć. Na piasku jest inny klimat, można fajnie pograć, szczególnie w lato. Na koniec należy dodać, że wartość prac ujętych w zakresie przedsięwzięcia przekroczyła nieco kwotę 125 tysięcy złotych.